Wspólnie zdecydowaliśmy, że podejmiemy działania zmierzające do ustanowienia dodatkowych, tradycyjnych nazw w języku kaszubskim w powiecie kościerskim. Te działania szybko doprowadziły do konkretnych ustaleń, rozpoczęły się konsultacje społeczne i te konsultacje z mieszkańcami Kościerzyny trwały od 10 września do 9 listopada 2012 roku. Wzięło w nich udział 2014 osób, stanowi to 18% uprawnionych do głosowania i przeważająca większość z nich, bo aż 97%, opowiedziała się za ustawieniem tablic z kaszubskim nazwami miejscowości. Cieszę się podwójnie z tego faktu, ponieważ ta idea powrotu do korzeni bardzo mi jest bliska, ponieważ też w mojej krwi trochę krwi kaszubskiej po ojcu płynie. Moja sportowa pochodzi tu z Wielkiego Zdjęcia. Mój zięć, babcie tu też. Był starosta Kościerski Piotr Lisakowski, był też przednik
Stowarzyszenia Łukasz Grzędzewski oraz wiele innych wyższych ledzy. Lachterny, kółe drgnięce, kasze wściekle, wściekłe syżna, jednak wyższe jak dla nas, w ternetu działają kłeźdigłe dnia. Jem bardzo rad, że ta ważna uroczystość miała miejsce w godzin Płedlesu. Płedles je pierwszą szkłęłą, terna Pianc, lat nazór, prowadziła Janzy Kaszywści do uczby. I wpływowa dzeców, terne uczęszczają do szkoły, uczy się tu Kaszywści głę Janzyka. No i mieliśmy bardzo dobry przykład, jak dzece umieją wydać po kaszywsku. Bardzo ciekawy program kabaretowy, ale też występ Kaszywści. No tak,